Obecny system zdrowotny, lek w gruzach, teleporady, oczekiwanie na wszelkie usługi medyczne, astronomiczne ceny za leki, zabiegi, terapie, podczas gdy znane jest powszechnie uzdrawianie metodami naturalnymi. Można mówić o kosmicznej defraudacji budżetu państwa przez medycynę i farmację. Powrót do normalności to wprowadzenie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego pierwszą pomoc ratownictwo. Byłoby to wielokrotnie mniejsze niż dotychczasowa składka. Po co truć się za astronomiczną cenę radioterapią, chemioterapią? Jak można uzdrowić się żywnością? Po co stosować nietestowane pseudoszczepionki na COVID będące preparatami modyfikującymi geny? Jak można użyć innych metod będących w przeciwieństwie do pseudoszczepionek skutecznymi i natychmiast działającymi? Zróżnicowanie ubezpieczenia społecznego to uzupełnienie genialnego projektu umieszczonego na stronie Jerzego Ziemby. Nie korzystam z usług medycyny od kilkunastu lat i czuję się od tego czasu bardzo zdrowy.